kojarzycie ten znaczek? Naciskając, robicie zdjęcie na swoim selfie sticku poprzez podpięcie mini jacka. Jeśli macie Samsunga, tak jak ja to mam, i nagracie cały materiał filmowy, który chcieliście później udostępnić, poświęciliście bardzo dużo czasu na to, to nigdy, przenigdy nie podpinajcie tego dyndającego ścier A, bo nie nagra wam dźwięku. Tak to było w moim przypadku. Rykowisko poza eksploracją. Jestem na jakimś zadupiu. I znalazłem fajne miejsce. Ale kurde, nie wiem, czy tam dojdę w ogóle. Nie wiem, czy widać. O, to. To mnie ciekawi. Mam nadzieję, że się nikt nie dopieprzy. Że chodzę po czymś polu. No i w tym miejscu okazało się, że dźwięk został przerwany. Podłączając kabelek do telefonu od selfie sticka. To mi wygląda na studnię. Gdy wiatr wiał, to strasznie buczało. Jest to dość wysokie, ma około 4 metrów. I tutaj, jak widać, jest wejście, tylko że jest zamurowane. Nie miałem żadnego drona, żeby tam zobaczyć u góry, ani długiego selfie sticka. Nawet głupiej liny nie miałem za sobą, żeby spróbować na to wyjść. No ale cóż, nie jedno takie tam było, więc zostawiłem i poszedłem poszukać następne. I oto ono. A tu koleżanki, łódźki przyszły do mnie. Wszystkie przybiegły, żeby zobaczyć, co im przyniosłem. Ale nic im nie przyniosłem, bo nic nie miałem. Nie przyszedłem do nich, tylko poszedłem obok, wzdłuż siatki, bo nie chciałem, żeby wystraszona krowa mnie mogła staranować. Pole już zaorane, przygotowane do następnego sezonu. To mi się udało nagrać z bardzo bliska zainteresowane łódźki. Pod koniec się wystraszyła trochę. Ale nic tam nie zrobiłem w sumie. I zaraz uciekły, pobiegły. Idąc wzdłuż tego pola, natrafiłem na miejsce, gdzie można było przejść przez płot. W Anglii często, jak są płoty takie, to są takie ławeczki obok,
których można przejść nad płotem, no po prostu nie niszcząc go. I co się okazało? Ta trasa, chociaż nawet nie była wydeptana, jest oznaczona jako publiczny chodnik. Tu zostało jakieś drzewo powalone. I jest przejście pod autostradą. Pod autostradą M45. Które doprowadzi mnie do finałowego miejsca, gdzie chciałem być. A tu się nie spodziewałem, ale paśnik. Pewnie się tam przed deszczem chowały krowy czy konie, żeby sobie jadły. Dość dużo tam mają miejsca, także myślę, że mogły do tego to wykorzystywać. I jest, oto ono. Z autostrady wyglądało jak jakieś ruiny zamku. Jak wielka jakaś baszta, wieża zamkowa. Przeszedłem pod spodem, ponieważ na każdym z tych szczebli był przywiązany drut. I na pewno to było pod napięciem, tak zwany pastów. Spotkałem gościa, który sobie oporządzał swoje pole ciągnikiem, jak widać, bardzo profesjonalnie. Szeroki. A udało mi się przebiec, gdy był do mnie plecami. Przebiec tam do tej baszty. I szukałem wejścia. Jednak nie udało mi się znaleźć. Uciekłem szybko stamtąd, by mnie nie widział, bo pewnie nie byłby zadowolony, że ktoś łazi mu po zaoranym polu już zbronowanym, wygłodzonym. W tych krzakach strasznie się pokułem i popiekłem pokrzywami, no ale i tu zauważyłem, że te koluszka, co są wkręcone do ściany, mają atest, że mogą być używane jakby do wspinaczki. Że linę wspinaczkową można do tego podczepić, tylko że nie widziałem nigdzie wyżej takich koluszek, żeby ktokolwiek mógł się potem wspiąć. Podsumowanie. To chyba są jakieś studnie nawadniające. Uciekałem przed bykiem, dlatego się zmęczyłem. Studnie nawadniające. A to duże, co wyglądało jak jakaś baszta z zamku, gdzie się pewnie gromadziło najwięcej tej wody. Nie było tam kompletnie wejścia do tych małych. To były zamurowane wejścia, a do tej dużej w ogóle nie było. Aż kurde, dzisiaj powspindram po tych brankach. Śmierdzi kupskiem. No tak, gdzie jest moje auto teraz? Także rykowisko poza eksploracją, bo się nie udało. Żegna się z... Kurde, nawet nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Na zjeździe 19 w stronę północy autostrady M1. Coś jedzie. Przyjechał Mondeo. O, już widzę moje auto. Dobra,
Nara. They're coming. Well, shit, it's train. This is it. Ready? Oh, the little water drop. It's hot. Nice hat, man. Oh.